czerwone liście derenia. Kiedy czerwienieje dereń w moim obcym domu, myślę o tych kobietach, które wieczorami bez pozwolenia państwa, kościoła i współwinnych przechodziły przez ciemną bramę do gabinetów przy Alei Wolności i modlę się z nimi o hostię Postinoru. I śnię o tobie, 16-letnia, która z testem ciążowym chciałaś stać się lżejsza od powietrza, po tym jak wierząca matka wyrzuciła cię z domu, wiedząc, że uwiódł cię i zapłodnił pachnący old spice'em wujaszek, ksiądz. I o tobie, Katarzyno z Nadwisłoku, która modliłaś się, by siódmy płód wsiąkł w klepisko stajni, gdzie kilka tygodni wcześniej powiesił się twój mąż. I o tobie, która po zbiorowym gwałcie umierałaś w sąsiedniej sali szpitala w Lublińcu, kiedy ja, skażona rtęcią i dłońmi lekarza, tonęłam do północy w soli fizjologicznej. Aparatura znów zapiszczała jak przejście dla pieszych, a twoje wyparte ciało stało się moim ciałem.